Witam Was w tej ciut odmiennej formule niż zwykle. Będę nagrywał takie filmy, raporty z postępu zbiórki, a w szczególności projektu powiązanego z tą zbiórką, mianowicie związanego z dronami FPV, w które wszedłem. Coś, co na początku było luźną ideą, pomysłem, żeby w ogóle czegokolwiek się nauczyć, nagle się okazało, że róbmy to grubo, róbmy to konkretnie, róbmy to profesjonalnie. I mam tutaj zbiór punktów, o których chciałbym opowiedzieć, będę sobie zaglądał. Rewolucja w dronach FPV postępuje na Ukrainie błyskawicznie. One zaczęły się pojawiać około początku tego roku, styczeń, luty, tak mi się wydaje. Może już pierwsze były w użyciu ciut wcześniej. Natomiast od około wiosny, lata obserwujemy ich użycie, głównie wiosny użycie masowe. I różnica polega na tym, że drony FPV się składa w większości, rzadko się kupuje całe. I dzięki temu, zamawiając części z Chin, obie strony, ukraińska i rosyjska, ukraińska była tutaj pierwsza, zaczęły masowo składać owe FPV-ki i możliwości ich konfiguracji tworzenia jest od groma. To nie są DJI-e, których mamy kilka dosłownie modeli, które są w użyciu, kilkanaście może, realnie używane na froncie. Tu mówimy o FPV-kach, z których każda może być inna i co najważniejsze, każdy może ją składać. To nie jest takie proste i oczywiste, tym bardziej, że o ile pierwsze, gdy były używane jeszcze, prawda, wczesną wiosną, to ich efektywność była bardzo duża. Dzisiaj ich efektywność mocno spadła, tak samo jak spadła efektywność zrzucanych granatów z dronów, z DJI głównie. I okazało się, że prawda, wojna ewoluuje błyskawicznie i ja jestem tego świadomy. Bo trzeba powiedzieć jasno, ja z elektroniką nie miałem do czynienia. Programuję od dawna, ale nie miałem z elektroniką, a to ma duże znaczenie. Chociażby nigdy nie lutowałem, już pierwsze luty mam za sobą. Natomiast dążę do tego, że jestem świadomy i byłem świadomy swoich braków merytorycznych i mimo to w to wchodzę, wszedłem. Dlaczego? Bo wiem, że zwykłe osoby na Ukrainie też to robią. Dlaczego ja mam tego nie robić? To jest fajna wiedza, fajna przygoda, coś nowego. Dobrze, kolejny punkt, bo nie chcę przedłużać. Tak, powiedziałem, że podchodzę do tego poważnie. Konsultuję to z różnymi osobami, poznaję kolejne osoby. Niektórzy położyli na mnie chuja, ale niektórzy na przykład bardzo otwarcie i chętnie zdecydowali się, prawda, wejść w to ze mną. Pomóc mi, osoby, które znają się na temacie, czy to na elektronice, czy stricte na dronach FPV. Łączę to, staram się łączyć, staram się nie przeszkadzać, staram się raczej jakoś tak koherentnie wszystko połączyć, aby dało radę zrobić coś z tego dalej. I teraz pytanie, które pojawiło się na live, które też mi się przewinęło w głowie, totalnie byłem tego świadomy. Po co dawać mi hajs, skoro można i wchodzić w niepewny projekt? Niepewny. Są pewne obawy, też ja mam obawy. Ja nie jestem optymistą. Niestety, nie mam tego wrodzonego optymizmu. Ja mam zawsze multum, co się może wydarzyć. Tylko w przypadku takich projektów to, mimo że psychicznie jest niezdrowe, to pod kątem skuteczności realizacji takich działań no jest zajebiste, bo jestem w stanie więcej przewidzieć, zakładam sobie, że coś może się nie udać i planuję sobie plany awaryjne, opcje B. I tak samo i faktycznie w przypadku tych dronów FPV dokładnie to robię i robimy, bo też mi pomaga jeden mój znajomy. Nie wymieniam z imion i nazwisk tutaj ludzi za bardzo, bo może nie wszyscy chcą być wymieniani. Jak będą chcieli, to wtedy się do tego odniosę. Ale poruszyłem temat firm ukraińskich. Co więcej powiem. Oni są w stanie zrobić to taniej, bo mają skalę i są w stanie zrobić to taniej, bo omijają VAT, który w Unii Europejskiej na części z Chin jest narzucany. To bardziej skomplikowany temat, ale ogólnie raczej VAT muszę odpalić. I część tego VAT-u płacę. Na pewno część albo i całość. Więc mnie to boli, nawet zamawiając części z Chin. Ale firmy na Ukrainie są marżowe. One to produkują. Gdy się skontaktowałem z pewną grupą zaangażowanych, też osób angażujących się od czasu do czasu pod kątem Ukrainy, poważnych elektroników, inżynierów, jedno z ich pytań było, słuchaj, bo ktoś już do nas przyszedł i on powiedział, że chciałby to robić, no ale mówią, z tego marża jest znikoma. A ja mówię, mnie marża nie interesuje. Ja chcę to robić za wasze i moje pieniądze, bo moje pieniądze, czy też będę mówił, też tu są. I o swoim czasie, zaangażowaniu i poświęceniu, nie mówię, że to jest wielkie poświęcenie, bo ludzie giną na froncie, tak, ale pewne poświęcenie jako Polaka ma tu miejsce. I wspomniałem, ja to robię bezmarżowo. Czyli jeśli dron mi wyjdzie troszkę drożej niż mógłby być na Ukrainie, mnie to nie boli. Ale jest aspekt wiedzy, jest aspekt doświadczenia, które zwiększa także, myślę, nie że drastycznie obronność Polski. Nie będę przecież, prawda, mówił, że ja nagle jestem kimś ważnym. Ale zdobycie tej wiedzy i połączenie elektroniki, która jest tutaj robiona w Polsce, ludzi, którzy tym się zajmują i włączenie, złączenie tego ze światem, który tam się odbywa. A jestem niegłupi i dosyć szybko łączę kropki. Już po tym krótkim okresie, dosłownie 2-3 miesięcy w tej tematyce, już jak rozmawiam z kimś tam na Ukrainie, już łatwiej mi wymieniać. Już znam te pojęcia, wiem, o co chodzi, tak? Rozumiem, o czym rozmawiamy. Ale wracając,
Oni robią to marżowo, to jest biznes dla nich, no, zarabia się na wojnie. Efektywnie, skutecznie, dobrze, dobrze się zarabia, na tym dobrze tak zarabiać, ale no, jednak się zarabia. I ta wiedza zostaje u nich. Ja nie chciałbym, aby w przypadku konfliktu Polska miała polegać na ukraińskich firmach produkujących drony FPV. Nie chciałbym, gdybyśmy mieli wojnę. Ja chcę, kurwa, otwierać od razu to i robić masowo, wiedząc, co działa, a co nie działa na wojnie. I sporo też już teraz wiem, co działa, a co nie działa na Ukrainie. No to nie jest tak, jestem tego świadomy, że bierzesz i od razu dron idzie na front. To tak nie działa. To jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Mogę pokazać pierwszą zabawkę, którą gdzieś tam zrobię. Ona była na live'ie pokazywana, tutaj sobie do niej dotrę. Ona nie jest idealna, ona nie jest jeszcze lotna i ją będziemy dopracować, ale to jest zabawka edukacyjna, ale zrobiliśmy to. I zrobiłem to oczywiście za swój hajs. Nikogo o to nie prosiłem, żeby nie było, że ktoś mówi, że Ryczek żebrze. Tutaj jest zabaweczka. Zrobiliśmy ją nieźle, ale też nie zrobiliśmy jej dobrze. Na pewno jej nie zrobiliśmy dobrze, jak na pierwszy raz. Myślę, że nie jest dramatycznie, ale musimy to dopracować i... Po moim krótkim wyjeździe do Maroko, ostatni wyjazd turystyczny, a w ogóle mało ich było ostatnio, no który teraz zrobię, krótki wyjazd na surf. Myślę, że z Maroka też jakąś relację wam machnę odnośnie właśnie projektu, bo cały czas jestem w kontakcie. I wracaj tutaj mój laptopie. I po Maroko już jestem umówiony, żeby tego drona dopracować z osobą, która ma tą wiedzę. Jest są jeszcze kilka osób backupy. Jeśli chodzi o samą zbiórkę, założyłem ze swojego hajsu 35 tysięcy złotych i nie chodzi, żeby się chwalić, to jest po prostu, mówię o tym, że jest inaczej niż zwykle. Wcześniej zbierałem hajs i za ten hajs kupowałem rzeczy. Ile się udało, tyle się udało. Zakładałem zazwyczaj, że poniżej 200 tysięcy nie ma sensu jechać na Ukrainę. To są za małe pieniądze, wolę komuś oddać. Mimo, że chcę tam jechać, nie oszukujmy się, to jednak byłoby mi głupio z umiarkowanie pustymi rękami. Oczywiście można zapchać furę kurwa pampersami i konserwami, co też ma sens, ale tym bardziej przy korupcji i rozkradaniu jakaś na Ukrainie. Jeśli komuś przekażecie do ręki konserwy, oni będą zadowoleni, będą naprawdę szczęśliwi, ale jest to nieefektywne, jest to nieekonomiczne. Zmienię sobie rękę i co dalej mamy? Więc chciałbym powiedzieć, że ten, mimo że ten projekt jest ryzykowny, ja w niego wkładam. I nawet jeśli na przykład wrzuciłem zbiórkę na 40 koła, mam nadzieję, że będzie więcej. Gdzieś cichą nadzieję, na co nie liczę, ale mam tą nadzieję. Obecnie jest tam pod dychę, ponad 9 tysięcy. Jeśli uzbieram 35 tysięcy, to nie oznacza, że nagle mojego wkładu nie ma. Nie, ja i tak wkładam w to. Po prostu w drony już nie dorzucę na tą akcję, teraz od razu, z tego powodu, że no, nie dojdą mi części, to nie ma sensu. Po drugie, już zabiorę te 8 sztuk, które z tych 20 tysięcy, które na części pójdą, zabiorę na Ukrainę i będę na Ukrainie. 15 tysięcy to jest Land Rover Discovery drugiej generacji. No to wszystko wskazuje na to, że dobre i zdecydowanie się przyda, nikt nie będzie narzekał. Nie zabieram gruzów. Znaczy gruzy zabierałem dla siebie i oddawałem na pałę, natomiast jeśli oddaję żołnierzom coś stricte, to nie może to być gruz. Jak coś się zepsuje, no nie znam się na mechanice. I nie jestem Exenem, pozdrawiam oczywiście. Motyw, aby ktoś przekazał te pozdrowienia, ja z nim nie konkuruję. Nie bawię się w takie rzeczy, bo są poważni ludzie pod tym kątem. To, co ja robię, to jest forma happeningu, ale wartościowego, efektywnego. I od początku to były happeningi, bo moja pomoc bardzo... precyzyjnie docierała w ręce osób, które prawdopodobnie walczą. Procent, jaki został pewnie rozkradziony, zdefraudowany w jakiś sposób z mojej inicjatywy, podejrzewam, że jest makabrycznie niski. Z czego jestem dumny. I co my mamy? Wydatki. Słuchajcie, wydatki. Wydatków troszeczkę prywaty dorzucę. To nie jakby z życia osobistego, to też było ciekawie, natomiast z życia jakby przygotowań. Ten wyjazd jest najpoważniej traktowany w mojej historii. Zrobiłem kurs CC3, to było 1000 zł. Poznałem przy okazji jeszcze inne osoby z obszaru, które nie chcą się dzielić swoimi danymi. Bardzo je pozdrawiam i dziękuję. Robię szczepienia. Pierwszy raz. W ogóle okazało się, że żadnych szczepień praktycznie nie ma poza covidowym. Pfizerem, dwukrotną dawką pierwszą. Ja nie mam żadnych szczepień. I co? Więc robię wszystkie te ścieklizny, WZW. Boże, tam jest cała lista tych chorób. Nie chcę już gadać głupot. Jest tego dużo. Ponad 1000 zł mnie to wyniesie. Takie proste rzeczy i trywialne kopony zimowe, trzeba to wymienić, bo zabieram też swoją furę oprócz 4x4. Jakieś nowe buty, stwierdziłem, że trzeba zainwestować, dobrą kurtkę zimową, bo ja jeździłem, ta kurtka, w której ja jeździłem, to jest ta sama kurtka, którą mam zdjęcie ze szczasy 14 roku z Ukrainy, szczasy przyfrontowe, obecnie niestety okupowana przez Ługańską Republikę Ludową.
Jezu, szczepienia powiedziałem. Co jeszcze? No same wydatki do dronów. To jest dużo. To jest kontroler, to są gogle, to jest cały zbiór narzędzi. Tego jest dużo, naprawdę. I ja nie żalę się. Po prostu mówię, że moje wydatki pod kątem wyjazdu mogą sięgnąć nawet do 10 tysięcy. Myślę, że bliżej 6, 7, 8 mogą wynieść, ale to jest dużo. Więc jeszcze jeśli ja dorzucę 2, 3, może 4 tysiące do dronów, bo chciałbym, żeby z 2 drony z moich pieniędzy powstały, z tych 8, żeby z 2 albo 1,5 drona było jakby z mojej jakby bezpośredniej inicjatywy. I jeśli by wyszło, że jednak muszę więcej założyć, to by mnie to już trochę bolało, tym bardziej, że no, chciałbym mieć komfort siedzenia chwilę na Ukrainie, bo właśnie zostaję na Ukrainie chwilę dłużej tym razem. Nie wiem jak długo. Na pewno chcę działać z Jegorem, który wrócił do Kijowa po walkach pod Awdijiwką i nie tylko. Jest teraz w innej formacji, może się skupić tyle co wiem i wziąć się za centrum szkolenia dronami ponownie. Plus znam jeszcze inne osoby z tym pracujące, znajdę odpowiednich ludzi. To wam gwarantuję, że to popchnę do przodu. Będę, bo znam co najmniej kilku elektroników, inżynierów na Ukrainie, którzy mnie pamiętają, wiedzą, jakby cały czas jakiś mały kontakt mamy, bardzo pozytywny, bo myślę, że szacunek, na który zapracowałem, cały czas tam jeszcze tkwi, ale oczywiście oni mają ważniejsze sprawy, nie o to chodzi, ale jak przyjadę, po prostu mogę liczyć na jakieś wsparcie lub pomoc, lub po prostu, jeśli ja pomagam, to żeby otrzymać pewne informacje. Słuchajcie, 11 minut już tego filmu. Będę wdzięczny za udostępnianie tej zrzutki, będę wdzięczny za jakieś promowanie. Żebram, tak, żebram hajs. Wiem, że jest ciężko, wiem, że Ukraina jest skorumpowana, wiem, że ta wojna się bardzo zniszczyła, zepsuła, ale ja pomagam konkretnym ludziom. Te drony nie pójdą od tak, weźcie sobie. To będzie u Jegora, potestujemy, posprawdzamy. Jeśli okaże się, że te siedmiocelowe konstrukcje, które nie są z najtańszych części, gwarantuję wam, że to nie są najtańsze części, dobre ramy zostały też zamówione, żeby nie było problemu, że jeśli podłożymy na to kilogram bomby, to że to zacznie chybotać coś, czy nam ten plastik pęknie. Odpowiedni flight controller, odpowiednie SC, żeby te napięcia jakby były w stanie te podzespoły elektroniczne przepuścić. Dziękuję bardzo osobom, z którymi to konsultowałem. Anteny, nie jest idealnie, ale to będę wam opowiadał kiedy indziej o technikaliach, jak to wygląda, bo to nie są tajne informacje, to są informacje, o których mogę otwarcie mówić. To jest fajny projekt i możliwe, że pójdą na front, a jeśli nie, to pójdą na szkolenia i to też będzie zajebiście, to też będzie super. I na koniec, bo wiem, że jak zawsze jest pewna grupa hejterów, internet jest coraz pod tym kątem gorszy, ludzie są coraz bardziej odważniejsi do wyrażania swoich opinii, tym bardziej, że YouTube jest częściowo anonimowy, częściowo. Słuchajcie, ja tu się angażuję bardzo mocno, dużo poświęcam na to przeróżnych spraw finansowych, częściowo też zdrowia psychicznego, ja tam nie kreuję się na, prawda, Jezusa, Chrystusa Narodów, ale no dużo mnie to kosztuje czasu i wysiłku, żeby to wszystko zrobić. To wbrew pozorom jest duży projekt. Samo pisanie do ludzi, załatwianie różnych spraw, to trwa. I jeśli ktoś mi tutaj wejdzie, będzie mnie prowokował komentarzami. Ty, ale po co im pomagać? Przecież oni kradną. No, a po co coś? Albo w ogóle zaczął mnie wyzywać. Ja nie jestem jak niektórzy twórcy, którzy narzekają, że są atakowani. Mają rację, nie? Że są atakowani, że nękani. Ja, czy jak widzę taki komentarz, tym bardziej pod tymi filmami, które będę publikował, od razu ukryj na kanale. To się kończy twoja dyskusja. Jedna taka wypowiedź, koniec. Nic już nie napiszesz tutaj. Nikt tego nie zobaczy. Co więcej, ja ci powiem, jeśli chcesz mi takie komentarze pisać. Ja nie jestem super twardy, ale trochę przeżyłem. Zapraszam cię. Znajdziesz mój adres w CIDG. Mieszkam tutaj. Możesz wpaść. Tylko pamiętaj, że weź pod uwagę moją przeszłość wyjazdową. To nie będę z tobą, nie będę cię witał chlebem i solą. Więc jeśli chcesz mi powiedzieć coś w twarz, grozić mi, czy może chcesz mnie zabić, bo groźby śmierci też padały kilka razy w moją stronę, zapraszam. Zapraszam, jestem tutaj. Większość czasu jestem w tej chacie. Ale nie oczekuj, że będę miły, bo mam trosz. Po prostu nie będę miły. Ale jeśli piszesz komentarze, one się będą kończyły od razu banem. Więc jeszcze raz do całej reszty osób, bo wiem, że większość osób nadal popiera inicjatywę, jest sfrustrowana tym, co się dzieje. Ja też jestem. Ja też się wkurwiam na polityków ukraińskich i wiem, że moi przyjaciele, moi znajome na Ukrainie też nienawidzą tego, jak one słyszą, co ukraińscy politycy potrafią wypowiedzieć, jak oni widzą, jak wolontariusze kradną, jak potrafią ktoś zapytać, jak ktoś jest wolontariuszem, ty, ale jak tam, ile się zarabia, będąc wolontariuszem.
to im ręce opadają, jakie zarabia się, kurwa, bo to jest ten poziom, na tym etapie jest ten konflikt, że bycie wolontariuszem dla niektórych osób oznacza wyłącznie pracę i zarobek. Ja kumam, że z czegoś musisz żyć, ale jeśli to oznacza, że kraniesz, to jest źle. Ale znam mnóstwo osób, które nadal się angażują i poświęcają znacznie więcej niż ja i byłoby mi źle ich tak po prostu zostawić, powiedzieć, słuchajcie, koniec, już wyjebane, to już jest wasza wojna. Nadal Rosja stanowi ogromne zagrożenie też dla nas i musimy się z tym liczyć. I każdy Rosjanin, który nie wyjedzie o własnych siłach z Ukrainy, to jest każdy Rosjanin mniej, który stanowi zagrożenie dla nas tutaj w Polsce. I dopóki trwa wojna, aktywna, faktyczna, dopóty myślę, że naszym jakimś może nie obowiązkiem pełnym, ale w naszej racji stanu jest to, żeby pomagać Ukraińcom. Słuchajcie, wiele informacji, to był najdłuższy, bo pierwszy, kolejne będą krótsze raporty. Będę wam pokazywał, jak to idzie, z kim się spotykamy, co robimy. Dziękuję bardzo. Będę wdzięczny za wszelkie wpłaty. Pamiętajcie, że ja z tego nic nie mam. Nic. Totalnie, kurwa, nic. Nigdy nie zarobiłem na tym. I z tego też jestem dumny, że mój kanał, nawet mimo dzisiejszego formatu mediów społecznościowych, nie służył mi do moich zarobków, bo ich nie potrzebuję. Nie mam dużo pieniędzy, zapłać mi. W ogóle nie mam teraz prawie oszczędności. Poza jakimś krypto, które są pochowane. Że mój kanał nie służy, bym ja zarabiał, tylko mój kanał sprawił, że byłem w stanie uzbierać ponad 200 tysięcy, około 200 tysięcy złotych w imię wyższego celu. Z tego myślę, że mogę być dumny. Bo wiem, że pomogłem wielu dobrym ludziom, wielu ludziom, którzy chciałbym, aby istnieli w moim życiu i pewnie wymieniłbym ich na niejednego Polaka. Że wolałbym ich tutaj, nie niż tam. To jest też przykre, że opinię o Ukraińcach kreują ci, co są tutaj, a nie ci, co walczą. A ja tam poznałem wielu fantastycznych ludzi, wydaje mi się, że fantastycznych ludzi, no, ale ze świadomością, że no, jednak ja im pomagam, więc oni siłą rzeczy są wdzięczni bardziej, więc okazują to inaczej. Inaczej się do mnie będą odnosić, ale i tak myślę, że wielu świetnych ludzi. Dobrze, kończę to. Dziękuję bardzo. Będę wdzięczny i działamy. Działamy. Do wyjazdu jest około 1,5 miesiąca. Mnóstwo pracy przede mną, ale bez waszych pieniędzy, mówię wprost, będzie bardzo ciężko. Dziękuję.